Cześć, tu Ernest. Już jutro będzie finalna aktualizacja tego sezonu, a w tym filmiku zapoznam was z nadchodzącą nową serią ikon, darmowymi nagrodami oraz sekretami wyspy, o których musicie wiedzieć. Zaczynajmy! Do serii ikon Fortnite dołącza Ali A. Tak jest, nie minęły 2 tygodnie, a kolejny twórca ląduje na wyspie i słuchajcie, jego zestaw jest niesamowity. Ali A ma na sobie pełny pancerz i nie mogło być inaczej. Wygląd samego stroju możecie zmienić w szafce na wiele sposobów. Style to domyślny, wyniesiony, Matroix, Matroix w ultra pancerzu. Do tego są jeszcze style szafirowy spec odsłonięty, tytanowy taktyk odsłonięty. I jeśli tą zbroję założymy, to dodatkowo można aktywować podświetlenie. Do wyboru będzie wyłączone albo niebieskie, zielone, fioletowe i złote. Fajnym szczegółem jest to, że w stylach w zbroi jego hełm, gdy jest otwarty, jest czapką z daszkiem. Strój Ali A nie będzie jedynym dostępnym elementem. Dołączony do niego jest plecak na piecznik Ali Techu. Do zestawu jeszcze jest lotnia, plazmowe skrzydła Ali Techu. I co bardzo fajne, te plazmowe skrzydła są wbudowane do jego plecaka. Zamiast zwykłej lotni, dosłownie rozwijamy skrzydła. Lotnia będzie też działać i wyglądać kozacko oddzielnie. Jest jeszcze zbierak, laska Ali Techu. Uderzając tym zbierakiem emblemat Aliego A, będzie się obracać. Mamy jeszcze malowanie niebieskie A i, uwaga, emotkę mały Diplodoculus. Emotka jest nawiązaniem do dwóch memów. Pierwszy to intro Aliego A, a drugi mem to moment, kiedy Ali A zamiast wykrzyknąć Diplodocus na widok Diplodocusa, powiedział: "This is Diplodoculus!" No, stąd Diplodoculus. Uwaga, strój Aliego i jego plecak będzie można zgarnąć za darmo w turnieju, który odbędzie się w formacie duo bez budowania 18 maja o 19:00. Za zdobycie 8 punktów do naszej szafki trafi emotka z logo Ali A, a 1200 najlepszych par w regionie Europy otrzyma skina. To nie wszystko. Wraz z premierą aktualizacji 20.40 Fortnite, czyli od wtorku, zyskacie dostęp do nowego zadania Aliego A, dostępnego do 30 maja, godziny 2 w nocy. Gracze, którzy do tego czasu po aktualizacji zdobędą 15 likwidacji na mapie Aliego A, którą teraz widać w tle, odblokują graffiti Ali A to był. Jeszcze jedna ciekawostka. Skin Aliego A ma nazwę kodową Alfredo. Koniecznie dajcie znać, jak oceniacie jego zestaw. Moim zdaniem jest na pewno w top 3 najlepszych, jeśli chodzi o serię ikon. Ali A pojawi się w sklepie 20 maja. Wykrzywione wieże zostały przyjęte przez 7 i miejmy nadzieję, że w wolnym czasie zabiorą się za odbudowę tej miejscówki. Sterowiec UR za to trafił do zalewu zdobyczy i utworzył nowy punkt orientacyjny o nazwie Przekrzywione Przyłożenie. Tym samym zaznaczył miejsce, w którym już wkrótce rozwinie się plan urojonego reżimu. Głosówki rebeliantów i zadania od 7 ujawniły nam, że UR pracuje nad nową machiną zagłady. Na dzień dzisiejszy jest głęboko pod ziemią w bazie UR, ale już można dostrzec związki energii, które generuje. Ale to dopiero początek. Dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się, że tym razem będziemy mogli wejść w interakcję z machiną na polu bitwy. W sezonie 2 rozdziału 2 poprzednia wersja machiny zagłady również była zamknięta pod ziemią, ale mogliśmy na nią rzucić okiem w pokoju Midasa i śledzić jej poziom naładowania. Choć na tym w sumie interakcja się kończyła. W tym sezonie zaś machina ma być na widoku w zalewie zdobyczy. Machina zagłady będzie iskrzeć, raz na jakiś czas wystrzeliwując błyskawice, a jeśli jej dotkniemy, to wyrzuci nas w powietrze. Fire Monkey zauważył, że dołączono do tej miejscówki też efekt termowizji, ale to tylko takie okruchy informacji. Jedno jest pewne, będzie czym nacieszyć oko. Ale mam nadzieję, że to nie wszystko. UR raczej będzie miał inne plany na ich nową machinę, ale pierwsza machina zagłady została skonstruowana do powstrzymania burzy, co zatrzymało też pętlę. U szczytu naładowania tuż przed eventem naruszała ona stabilność burzy, co owocowało nietypowymi i nieregularnymi strefami w klasycznych trybach. Tym razem na przykład co gdyby raz na jakiś czas puszczała falę energii, naruszającą stabilność pętli. Po społeczności Fortnite krążył też kiedyś koncept na kilka stref w jednym meczu, które łączyłyby się w jedną ku końcowi. Albo na odwrót, kręgi burzy przemieszczające się wewnątrz strefy. No, ale to tylko pomysły i nadzieja. A wy? Macie jakieś pomysły? Warte uwagi jeszcze jest to, że niektóre skrzynki UR w przekrzywionym przełożeniu są nieosiągalne przez poziom wody. Być może to się niedługo zmieni. Dalej.
W niedzielę do sklepu zawitała Reżim. To finalny członek siódemki, służący spośród cieni. W moim filmiku o aktualizacji z tym skinem wspomniałem, że może być limitowaną ofertą, ale jako iż nie ma takiej oto plakietki, raczej będzie powracającym skinem. Na jej ekranie wczytywania zamaskowany zwiat, widzimy ją, jak infiltruje szeregi UR. Dr. Sloan tutaj trzyma urządzenie, które wyświetla hologram przypominający antenę machiny zagłady. Tak by the way, to dziękuję za wsparcie z kodem Ernest. A oto kilku z moich wspierających. W zamian mam dla was ekskluzywną, ziewającą Luni. Big John wstawił na Twittera swój autorski render z pomysłem na to, jak machina prezentowałaby się w podziemnej bazie UR. To wygląda jak oficjalny ekran wczytywania na event, mimo tego, że to tylko koncept. Poza tym Hypex wstawił kolejną garść ciekawych znajdziek z plików gry, które mogą okazać się być nowościami na trzeci sezon. Pierwszą z nich jest nowa strzelba, podobna do strzelby pierwotnej. Strzelałaby podwójnymi seriami, z czego to w klasie legendarnej seria obu strzałów trafiona w głowę zadałaby aż 190 punktów obrażeń. Minusem tej broni byłby czas przeładowania. 8 strzałów w magazynku, z czego to 2 naboje ładowałyby się aż 6 sekund. Twórcy gry szykują dla nas jeszcze nowego bursta, o 2 razy większej szybkostrzelności niż AUG. W magazynku mieściłby 33 naboje i strzelał potrójnymi seriami. W klasie szarej pojedyncze trafienie z 3 możliwych co serię zadawałoby aż 18 damage'a, a w głowę, uwaga, pojedynczy strzał 27. Mi to wygląda na odświeżoną wersję starego OG bursta, bez lunety. Oprócz tego to Hypex dał znać, że w trybie kreatywnym jest przygotowywana funkcja wynajmowania postaci, co oznacza, że jesteśmy o krok bliżej dodania kreatora postaci z usługami do tego trybu. Wracając do sklepu, to dzisiaj zawitała do niego Zuri, a wraz z wejściem jej skina Fortnite ogłosił nietypowy konkurs. Posłuchajcie sami. Zuri sunie z gracji nie tylko ze względu na swoje ruchy, lecz także tatuaże. A wy macie możliwość zaprojektowania kolejnego z nich. Prześlijcie pomysł na następny tatuaż Zuri, publikując swój projekt z tagiem Zuri Tattoo Contest na Twitterze lub Instagramie. Na podstawie wybranego projektu stworzymy tatuaż do przyszłej wersji stroju Zuri. Projekt zwycięskiego uczestnika zostanie zamieniony na tatuaż do stroju, a zwycięzca otrzyma dodatkowo strój Zuri, jeśli go jeszcze nie ma, i nagrodę pieniężną w wysokości 2 500 dolarów. Konkurs potrwa do 23 maja do godziny 6:00. Do tego czasu każdy uczestnik może zamieścić tylko jedno zgłoszenie. Warunkiem udziału w konkursie jest ukończenie 13 lat. Jeśli wam kiedyś chodzi po głowie fajny pomysł na tatuaż, no to jest ten moment. Na koniec dodam informację, którą przekazał dalej FireMonkey. Z nazwy kodowej skina Aliego wynika, że między nim a najnowszym dostępnym dzisiaj skinem jest 14 skinów różnicy, z czego to 4 z nich miałyby plecaki, reszta byłaby bez plecaków. To nam zdradziło, że jutrzejsza aktualizacja prawdopodobnie będzie pełna przeróżnych nowych skinów. Krążą plotki, że 10 z nich to będą bambiki z rozdziału drugiego jako pakiet skinów, tak jak to było z bambikami z rozdziału pierwszego. Ale to tylko domysły, te skiny na razie są tajemnicą. I to tyle! Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!